Cześć, ja nazywam się Edyta. W tym materiale wideo pokażę Ci kilka fajnych rzeczy. Uwaga, to jest, od razu mówię, że to jest wersja pokazowanie szkoleniowa. Jeżeli chcesz zobaczyć, podejrzeć, jak nadbudowuję bazą hybrydową, paznokcie naturalne, albo jak maluję rzostowo, lub jak wygląda 7-tygodniowy odrost mojej modelki, z którą byłam na szkoleniu i ją tak zaniedbałam, to zostań ze mną. Będzie się działo. Tak jak obiecałam, pokażę Wam 7-tygodniowy odrost, bo dokładnie tyle tygodni temu byłam z moją siostrą jako modelką na szkoleniu. Na szczęście ona sobie potrafi sobie poradzić z takim odrostem. Skróciła sobie te paznokcie, bo były długości właściwie takie, czy krótsze trochę? Takie. Trochę krótsze, takie. Ok, zmierzymy, ile ten odrost ma milimetrów. No, moje paznokcie długie też mi nie ułatwiają tego. 5 mm, ale jakbym tam popchnęła mocniej, to pewnie bym dobiła nawet do 6, więc no jest tego dużo. Będę teraz ściągać wszystko, bo chcę położyć na paznokcie naturalne hybrydy. Troszkę nadbudować tą pazomię, więc brudna robota przed nami. Zakładam rękawiczki, dezynfekcja i jedziemy. Dobrze, ściągnęłam prawie cały rzeź, troszeczkę sobie zostawiłam i chciałam się brać za skórki, patrzę, no nie ma. Tak jakbym szła z plikiem banknotów do galerii handlowej i przeszła wszystkie sklepy i w ostatnim taka nadzieja, że może znajdę coś fajnego dla siebie, no nie ma. Tak samo się tutaj teraz czuję. Dzisiaj nie szarżuję. Jak pewnie zauważyłaś, albo zauważyłeś, jednak trochę tych skórek tam było, więc się wyżyłam. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa i jest to uczucie porównywalne do tego, jak odpalam moją konsolę i gram w ulubioną grę. Jaka gra? Tajemnica. Tajemnica, co to za gra. W każdym bądź razie teraz już będę nakładać preparaty, bazę, tak, a przedtem jeszcze zrobię krótkie, ale szpice? O, nie, 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 nie. Krótkie, ale nie szpice. Wiesz co, ja tak Ci powiem, jaka to jest moja ulubiona gra. Coś w zamian za coś. Moją ulubioną grą są Fallouty, wszystkie części. Oprócz jedynki, dwójki, bo nie wiem, nie grałam nigdy. A w takim razie Ty powiedz mi, napisz mi w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona gra, jeżeli grasz. A jeżeli nie grasz, no to może jaki jest Twój ulubiony serial, książka, no nie wiem, hobby jakieś. Będzie mi bardzo miło poznać Ciebie bliżej, więc do roboty. Klawiatura, wpisuj komentarz, a ja będę dalej piłować. We'll be right back.
Nałożyłam już kolor. Po drugiej warstwie okazało się, no bo pierwsza była taka, że tego nie było widać, ale po drugiej warstwie okazało się, że jest dość ciemny. I co teraz? Hania pewnie powie, że jej się podoba, a w głębi duszy powie, o kurde, za ciemny. Ale jest ładny, jest stonowany na obronę w sam raz, moim zdaniem, chociaż... A obronę czego? Obronę licencjatu. Z zakresu... Edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna, więc wydaje mi się, że w sam raz. A jak myślisz? Ty, podziel się tylko w komentarzu ze mną. Czy jest okej ten kolor? Czy może za ciemny do karnacji? A jak za ciemny, to co teraz? Co byś zrobiła? Co byś zrobił? Ja położę połysk. Oto nadszedł moment, w którym mogę odkupić swe winy, złe wybory, pięknym zdobieniem, które będzie widniało na paznokciu mojej siostry. Oczywiście jest on mniejszy od tych tipsów, ale tak to pozmniejszam, żeby wszystko ładnie weszło. Który, Hanno, ci się podoba najbardziej? O ten, no chyba już ten. To jest ten, który już wcześniej wybrałyśmy. Zademonstruję go tobie i będziesz mogła stwierdzić, jak to będzie wyglądać na paznokciu już później. Ok, wiesz już, jak ten kwiat wygląda na tipsie, a teraz przekonajmy się, jak go przenieść na tak małego paznokcia. Jednak udało mi się zmieścić tutaj ten kwiatuszek. Może nie do końca wygląda tak jak ten na tipsie, ale jest zmieszczony. Teraz prezentacja. Tak się prezentowały właśnie te paznokcie. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podobają. A z moją modelką, siostrą widzimy się za kolejne 7 tygodni. Nie no, żartowałam. Tym razem cię nie zaniedbam. Tradycyjnie na samym końcu filmiku zawsze proszę o łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. I uwaga, szczytny cel, mogę wygrać zacny trunek, gdy zdobędziemy 10 tysięcy subskrypcji, dlatego klikaj suba, jeżeli chcesz mi pomóc w tym. Możesz jeszcze pooglądać inne moje filmy, które znajdziesz w tym miejscu. I mam nadzieję, że do zobaczenia, pa pa, buziaczki.